Cześć, witajcie, z tej strony Etyczny, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zaktualizować, zainstalować sterowniki do chipsetu do naszego laptopa Asusów FX500DT oraz innych posiadaczy tego laptopa, bo fakt faktem, proces wcale nie jest taki oczywisty, jaki się wydaje. Nie wystarczy kliknąć odinstaluj, zainstaluj, tylko potrzeba troszeczkę na to więcej czasu. Zapraszam. W porządku, pierwsze od czego zaczniemy, to oczywiście przechodzimy sobie do strony naszego lapka. Oczywiście tutaj wybieramy sobie model, jaki mamy. Etykietę od razu mówię, macie pod laptopem. Na nim macie nadrukowane, czy jest końcówka DD, DT, czy też DU. Zresztą jest numer seryjny z boku pudełka napisany. W moim wypadku jest to wersja DT, system operacyjny Windows 10 64-bit, no 32-bitowego. Możemy teoretycznie postawić na tym procesorze, ale domyślnie jest tu 64-bitowy. I lepiej tego w sumie nie zmieniać, bo po prostu w taki sposób się ograniczamy i to mocno. Dobra. Tutaj jak widzimy mamy chipset, no i sobie po prostu pobieramy nasz sterownik. Dobra. I teraz tutaj już mam, pobieramy sobie w jakieś takie miejsce wiadome. Ja tutaj mam już założony na pulpicie folder chipset Asus i po prostu zapisujemy sobie. Jak widzicie, moja karta sieciowa działa świetnie, bo wszystko się pobiera z dość dużą szybkością. Poprzednio trzeba było troszeczkę dłużej czekać. Ok. Po pobraniu... tego tutaj nie powinno być, nie wiem co to tu robiło. U was takiego czegoś nie powinno być, żadnego setupa exe. Prawdopodobnie jakiś wirus mi się tutaj zapodział. Ok. I teraz ekstraktujemy sobie wszystko właśnie tutaj przy pomocy Winrara, tak na szybciutko. I po wypakowaniu zaraz przejdziemy do instalacji. Ok, pierwszy błąd, jaki byśmy w tej chwili wykonali, byłaby uruchomienie pliku wsadowego install.bat. I pewnie większość osób tak by próbowało zrobić. Otóż nie. W przypadku naszego lapka procedura będzie wyglądać dość ciekawie. A w sumie tego zipa już możemy sobie usunąć tak naprawdę po pobraniu, bo mamy tutaj całą zawartość naszego archiwum wypakowaną. I pierwsze co musimy zrobić, to pobrać sobie narzędzie, które się nazywa AMD Cleanup Utility. Dokładnie tak. I pobieram sobie ze strony AMD tutaj. W sumie dam wam linka bezpośrednio. Od razu ląduję tutaj pod opis. Po prostu, żeby nie było, klikacie tutaj i jak widzicie już pobieracie Cleanup Utility. To jest pewnie bezpośrednio do FTP przekierowanie linkiem. A nie, AMD to bardziej profesjonalnie robi. Dobra. W każdym razie, po pobraniu AMD Cleanup Utility, również tutaj na pulpit, w sumie nie musi być konkretnie na pulpit, ale taka lokalizacja, żebyście się odnaleźli, uruchamiamy sobie ten programik jako administrator AMD Cleanup Utility i tutaj dostajemy okienko z informacją, jak dobrze widzicie. Lub też teraz nie widzicie, teraz widzicie. Dokładnie. Narzędzie AMD Cleanup Utility wygrało, że system działa obecnie w trybie... Nie działa obecnie w trybie awaryjnym. Czy chcesz uruchomić ponownie komputer w trybie awaryjnym? Tak, jak widzimy, musimy instalować sterownik z trybu awaryjnego. Możemy przejść tam ręcznie, ale tak naprawdę to narzędzie zrobi wszystko za nas. Również wywali ten poprzedni sterownik AMD i zainstaluje nowy. No właśnie, tak wygląda proces instalacji sterowników AMD. Trochę inaczej niż na Intelu, co nie? Ale takie właśnie są uroki karty graficznej od AMD. I w sumie procesora, a łącznie z procesorem chipset. A więc klikamy tak, po kliknięciu tak nastąpi ponowne uruchomienie. A więc teraz przechodzimy na kamerkę z mojego telefonu i lecimy dalej. Dobra, jasność trochę down, teraz wszystko widać. Ok, i klikamy po prostu tak. Moi kochani widzowie, dobra. Tak. Nawet podczas nagrywania. I teraz czekamy, aż nasz lapek wystartuje w trybie awaryjnym. Przy okazji, co powiecie na to, żeby w następnym odcinku pokazać wam, jak BIOS aktualizować? Też się przyda, bo parę osób miało z tym problem. Wybaczcie, że tak odcinka nie było trochę długo, ale egzamin i tak dalej miałem, no i tak troszeczkę musiałem się psychicznie przygotować. Dobra, teraz czekamy, aż nasz lapek wypali w trybie awaryjnym. Tutaj nie musicie nic ingerować, po prostu będzie to taki normalny start, lecz taki trochę nietypowo szybszy i można się w końcu w awaryjnym logować kodem PIN, wow. A wcześniej trzeba było tylko i wyłącznie hasło wpisywać, dobra.
Jak widzimy, dalej. Proces Cleanup Utility. Proces ten spowoduje usunięcie sterowników aplikacji AMD, takich jak sterowniki graficzne, sterowniki audio i oprogramowanie Radeon Software. Proces ten nie spowoduje usunięcia ani modyfikacji sterowników chipsetu AMD. Okej. Okay. Czyli to trzeba będzie usunąć ręcznie. Dobra, chipset będzie trzeba usunąć ręcznie. AMD Radeon Software Utility. Jak widzicie, program ma dość ładny interfejs i wszystko nam tutaj usuwa z poprzedniej wersji, co mieliśmy zainstalowane. Tutaj mamy jeszcze raport z tego. Okej, okay, klikamy zakończ, tutaj ponowny rozruch, ale przed ponownym rozruchem jeszcze chipset może ręcznie spróbujemy w takim razie odinstalować. Także tak, AMD SMBus, odinstaluj urządzenie, usuń oprogramowanie z tego sterownika, wszystko robimy przez Avrainy. GPIO tak samo, usuń oprogramowanie tego sterownika. Nie. Co tu jeszcze? AMD Ryzen Master, również odinstaluj urządzenie. Nie, chipset ręcznie trzeba akurat usuwać. To takie urządzenie może usuniemy w zasadzie... No tak, chipset trzeba ręcznie usuwać. W zasadzie tak naprawdę to narzędzie ma za zadanie tylko i wyłącznie usunąć sterowniki od grafiki. AMD w naszym wypadku jest to właśnie ten Radeonek. I jak widzimy, to narzędzie automatycznie preinstaluje sterownik na podstawową kartę graficzną Microsoft, a więc grafika będzie rozjechana po ponownym rozruchu. Tym się nie przejmujcie. Więcej już nic nie musimy tutaj ruszać. W sumie od AMD już tutaj nic nie widzę. Może jakieś urządzenia zabezpieczeń typu właśnie AMD TPM. Chociaż do tego nawet nie ma software do PSP. Do PSP właśnie jest software i do tego również usuwamy. I teraz zamykamy menedżer urządzeń i możemy sobie naszego labka po prostu ponownie uruchomić. I się nie zdziwcie, że nie będzie Wam działać regulacja jasności, bo nie macie sterownika do Waszej grafiki zintegrowanej. Ok, teraz Wasz lapek wystartuje. Nie bójcie się, jeżeli będzie maksymalna jasność ekranu i nie będziecie mogli zmienić. No najgorzej, jak będziecie to robić w ciągu nocy. Może troszeczkę Was zapiec ta maksymalna jasność w oczy. Filtr niebieski również nie będzie działać. Ok. I teraz wchodzimy na szybciutko w folder chipset Asus. Najważniejsze, wyłączamy kartę sieciową Wi-Fi. Nawet nie działa, bo nie mamy sterowniku tutaj. A nie, dobra, akurat działa. Wyłączamy szybciutko kartę Wi-Fi, zanim zdąży sobie jakikolwiek sterownik pobrać z internetu. I odpalamy szybciutko install.bat jako administrator, zanim cokolwiek się zdąży zainstalować. I voila! Wszystko się teraz będzie właśnie instalować. Teraz leci sterownik od grafiki, w tym wypadku, z pliku wsadowego. Zaraz powinien ekran mignąć. Troszeczkę to może potrwać, nie przejmujcie się. Tak gdzieś do dwóch, maksymalnie trzech minut, zależy jak macie obciążony autostart system, jak Wam szybko startuje, ile programów macie zainstalowanych, ile macie na autostarcie usług i tak dalej, i tak dalej. Od wielu czynników to zależy, nie przejmujcie się tym. Oraz od tego, czy macie dysk HDD na SATA i na tym macie postawiony system, czy macie system postawiony na M2. To jest też prędkość odczytu zapisu tych sterowników, bo one się automatycznie kopiują poprzez instalator do CES Windows System 32 / Drivers. I jak widzimy, nasz ekran w tym momencie mignął i już możemy zarządzać jasnością. Teraz inne rzeczy tutaj się będą instalować, przy niektórych może być status 1.0, bo po prostu to oznacza, że jest nowszy sterownik zainstalowany niż fabrycznie. No w tym wypadku do AMD PSP, jak widzimy, zainstalowało nam, bo odinstalowaliśmy sobie software'a. I reszta rzeczy tutaj, jak widzicie, sama idzie do SMBusa. Również do naszej magistrali sterownik został zainstalowany i pod koniec narzędzie się samo zamyka. I polecam Wam jeszcze po zainstalowaniu sterownika od chipsetu wykonać ponowny rozruch komputera, tak kontrolnie, bo tutaj urządzenie AMD PSP. Zazwyczaj po tej instalacji tam może wywalić jakiś błąd albo prosić o ponowny rozruch, ale w tym wypadku jest to urządzenie, działa poprawnie. TPM też działa poprawnie, ale w każdym razie po instalacji chipsetu radzę Wam, no tak chociażby kontrolnie po instalacji tego wszystkiego już zrobić ten ponowny rozruch, żeby system jeszcze raz przy kolejnym autostarcie te wszystkie urządzenia przetrawił. Dokładnie. Chociaż widać właśnie, że po tej pierwszej instalacji ten dysk dość bardziej intensywnie pracuje niż zwykle. Także po prostu, ale jak widzimy, po zalogowaniu się od razu nas przerzuciło na pulpit. No i to w zasadzie tyle. W
Folder chipset Asus możecie sobie usunąć z pulpitu, jeżeli dbacie o miejsce, bo w zasadzie to nam się już nie przyda, no chyba, że będzie jakaś aktualizacja systemu i trzeba będzie preinstalować, bo czasami tak jest, że sterownik od karty graficznej sam się aktualizuje systemem, to trzeba jeszcze raz preinstalować wszystko od producenta, właśnie w taki sposób, jak pokazałem wam dzisiaj, i to tyle. I w sumie to działa w większości laptopów z procesorami AMD opartych o chipsety AMD, nie tylko tutaj u mnie w Asusku. Właśnie tak przebiega ten proces instalacji. Okej, to do zobaczenia, do kolejnego poradnika. W następnym poradniku będziemy w tym wypadku aktualizować BIOS, raczej w tamtym wypadku, który będzie. I to tyle. Cześć!